Witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Tak jak obiecałem, słuchajcie, powiedziałem, że będzie druga część tego tematu, czyli dalej drążymy ten temat, czym się różni stosowanie od wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. W poprzednim materiale, w części pierwszej, była teoria. Mniej więcej powiedziałem, tutaj porównałem na podstawie czy to blokady liniowej, czy to telefonogramów, czym się różnica pomiędzy stosowaniem a wprowadzeniem telefonicznego zapowiadania pociągów, ale to była tylko teoria. Ja najbardziej z kolei lubię praktykę, więc słuchajcie, w tym materiale konkretnie powiem, kiedy się stosuje, a kiedy się wprowadza telefoniczne zapowiadanie pociągów. I na podstawie tutaj różnych przypadków, oczywiście zanim tutaj wymienię, raczej jak już wymienię, to oczywiście omówię, tak, na tej zasadzie, bo tak jak wspomniałem Wam w poprzednim materiale, czytacie sobie tam w paragrafie 28, 29, kiedy się stosuje, kiedy się wprowadza, no ale co dalej? To już nasza kochana instrukcja IR1 tego nie mówi, więc słuchajcie, ja wam to wytłumaczę na spokojnie i po kolei. Ja właśnie sobie już umieję, jest godzina 22, sobie już leżę wygodnie, także na dobry sen. Jeszcze troszeczkę o tej kolei opowiem. Ok, słuchajcie, kiedy się stosuje? Na przykład, słuchajcie, kiedy wprowadzamy ruch dwukierunkowy albo jednotorowy dwukierunkowy. Tam, gdzie blokada nie jest przystosowana. Słuchajcie, pamiętacie, jak omawiałem blokadę jednokierunkową? Ona była fajna do czasu, kiedy, słuchajcie, ja pracuję na jednym posterunku, wy pracujecie na drugim posterunku i słuchajcie, mamy oba tory czynne, każdy sobie jedzie po swoim torze, czyli ja patrząc w kierunku jazdy jadę po torze prawym, wy również patrząc od siebie w kierunku jazdy też po torze prawym. No i wszyscy jesteśmy zadowoleni. Gorzej, szanowni państwo, jest wtedy, kiedy niestety trzeba zamknąć jakiś tor, tak? Więc któryś z nas będzie jechał po torze lewym, albo na przykład przy czynnych obu torach byśmy chcieli jechać po torze lewym. No dobra, fajnie, pięknie, ale blokada jest tylko dla kierunku zasadniczego, ale dla kierunku przeciwnego do zasadniczego, no to już niestety tej blokady nie ma. Czyli mówiąc potocznie, jadąc po torze lewym, blokady nie ma. No to oczywiście wtedy wprowadza się albo ruch dwukierunkowy. Przypominam, ruch dwukierunkowy wprowadza się przy czynnych obu torach, albo gdy zamkniemy jeden tor szlaku dwutorowego, to wtedy wprowadzamy ruch jednotorowy, dwukierunkowy. No i słuchajcie, i w tym przypadku ktoś by powiedział, i też tak kiedyś myślałem, i moi koledzy też tak myśleli, no to słuchajcie, no to skoro je chcę jechać po torze lewym, a tam dla tego kierunku blokady nie ma, no to się wprowadza telefoniczne zapowiadanie pociągów, bo blokady nie ma. Kiedyś tak myślałem, ale niestety nie, z tego względu, że w tym przypadku stosuje się telefoniczne zapowiadanie pociągów. A czemu nie wprowadza? No bo słuchajcie, już jest wprowadzony ruch dwukierunkowy albo jednotorowy dwukierunkowy, czyli już jakieś obostrzenie jest wprowadzone. Także nie ma sensu dla danego przypadku wprowadzać dwóch obostrzeń. Więc słuchajcie, na przykład ja zamykam tor prawy i do Was chcę jechać po torze lewym. No to słuchajcie, oczywiście muszę od Was żądać pozwolenie na wyprawienie pociągu. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, wydajecie mi to pozwolenie. I wtedy ja oznajmiam odjazd, oczywiście podając godzinę odjazdu i numer pociągu. A jak do Was pociąg dojedzie, oczywiście blokady nie obsłużycie, bo jej nie ma dla tego kierunku. Więc w tym przypadku, jeżeli pociąg do Was przyjedzie, to Wy ustnie mnie o tym poinformujecie. Także w tym przypadku stosowanie telefonicznego zapowiadania pociągów, żądanie pozwolenia, danie pozwolenia, oznajmienie odjazdu, potwierdzenie przyjazdu. Wszystko w sposób ustny. Ok, też taki drugi bardzo popularny przykład, kiedy się stosuje telefoniczne zapowiadanie pociągów. To jest jazda po torze zamkniętym. Słuchajcie, w przypadku oczywiście o jeździe po torze zamkniętym sobie szczegółowo powiemy. Kiedyś wspominałem, że pociągi jadące po torze zamkniętym nazywamy pociągami roboczymi. I w tym przypadku, słuchajcie,
czemu się stosuje telefoniczne zapowiadanie pociągów, a nie obsługuje się blokady liniowej. Już mówię czemu, ponieważ słuchajcie, często jest tak, że wyprawiając pociąg po torze zamkniętym, na tor zamknięty, wyprawiamy go od danego posterunku. I po skończonej pracy on wraca na stację wyprawienia. I słuchajcie, na ludzką logikę, jeżeli ja bym wyprawił do Was pociąg i bym obsłużył blokadę liniową, czyli na przykład zablokował blok początkowy, no to słuchajcie, żeby blokada wróciła do stanu zasadniczego, pociąg musi zjechać na sąsiedni posterunek, czyli do Was, i w tym przypadku Wy zablokujecie blok końcowy i blokada wraca do stanu zasadniczego. No ale słuchajcie, szanowni państwo, jeżeli ja wyprawiam pociąg do kilometra, tak, na przykład do połowy szlaku i po skończonej pracy pociąg wraca do mnie, no to nie mogę obsłużyć blokady liniowej, bo owszem, po wyprawieniu pociągu zablokuję blok początkowy, no ale kto mi zablokuje końcowy, jak pociąg wróci do mnie? Więc w tym przypadku stosujemy telefoniczne zapowiadanie pociągów i bez względu, czy jedziemy na tor zamknięty lewy, czy na tor zamknięty prawe, musimy stosować telefoniczne zapowiadanie pociągów, czyli żądamy pozwolenie na wyprawienie pociągu roboczego na tor zamknięty. Wy oczywiście, jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to dajecie pozwolenie i później oznajmiam ustnie odjazd. I jeżeli pociąg do mnie przyjedzie, to również też ja potwierdzam przyjazd. Tam pamiętacie, wspomniałem w części pierwszej, że tutaj jest wyjątek, że w przystosowaniu telefonicznego zapowiadania pociągów obsługuje się blokadę. Właśnie to jest przypadek, kiedy mamy pociąg roboczy, ja go wyprawiam, a on po skończonej pracy jedzie do Was. No to w tej sytuacji, szanowni państwo, blokady jak najbardziej możemy obsłużyć, tak? Ale pamiętajcie, że nadal stosujemy telefoniczne zapowiadanie pociągów, tak? Także różnica jest taka, że po prostu tego nigdzie nie piszemy, że wprowadzam tam telefoniczne zapowiadanie, czy stosuję telefoniczne zapowiadanie pociągów, bo wiemy z poprzedniego materiału, że nie ma telefonogramu na stosowanie telefonicznego zapowiadania pociągów. Ok, jedziemy dalej. No właśnie, podobny przypadek co jazda po torze zamkniętym, czyli na przykład jazda do kilometra na szlaku i z powrotem. Ta sama sytuacja, tak? Pociąg jedzie do jakiegoś kilometra na szlaku, coś tam porobi i później wraca na stację wyprawienia. No to już wspomniałem w poprzednim przykładzie, czemu się nie obsługuje blokady liniowej. Kolejny przykład, również tutaj bardzo podobny, jazda na izbocznicy celem jej obsługi. Słuchajcie, wyobraźcie sobie znowu na konkretnym przykładzie sobie popracujemy, że ja pracuję na jednym posterunku, wy pracujecie na drugim posterunku, a pomiędzy nami gdzieś na środku szlaku jest bocznica kolejowa. No i słuchajcie, taka sytuacja jest, że pociąg by chciał jechać ode mnie, tak zwany pociąg bocznicowy, bo tak się on nazywa, który jedzie na bocznicę, by chciał sobie na tą bocznicę pojechać. No to słuchajcie, nie mogę obsłużyć blokady liniowej z tego względu, że znowu, jeżeli ja zablokuję blok początkowy, a pociąg kończy bieg na środku szlaku, bo potem zjedzie na bocznicę, no to nie wolno obsługiwać blokady liniowej. W tej sytuacji stosuje się telefoniczne zapowiadanie pociągów. I co w tej sytuacji? W tej sytuacji, szanowni państwo, musimy oczywiście żądać pozwolenia na wyprawienie pociągu. Sąsiedni posterunek daje nam pozwolenie na wyprawienie pociągu. My oznajmiamy odjazd. I teraz uwaga, tutaj nie chcę tutaj wam konkretnie powiedzieć, bo każdy regulamin obsługi bocznicy jest inny, bo chodzi o to, co z tym potwierdzeniem przyjazdu, tak? Musimy mieć potwierdzenie przyjazdu, tylko my tego nie widzimy, czy pociąg zjechał na bocznicę, czy nie, chyba żebyśmy mieli kamery, ale to cały czas nie jest podstawa, aby stwierdzić, że pociąg wjechał na bocznicę. Przeważnie w regulaminach jest tak, że tutaj musimy oczywiście wydać klucz od bocznicy, od rozjazdu, który kieruje na bocznicę, i zazwyczaj tam kierownik pociągu tego bocznicowego musi mieć uprawnienia, aby tutaj móc ten rozjazd przełożyć, tak, na tej zasadzie.
tą zwrotnicę przełożyć i zazwyczaj jest tak, że tam ten klucz uzależnić w urządzeniach SRK i on musi nam też potwierdzić, że pociąg zjechał na bocznicę z tego względu, że ja muszę potwierdzić zjazd pociągu na bocznicę sąsiedniemu posterunkowi, aby móc później dalej wyprawiać po tym torze pociągi do sąsiedniego posterunku. Po prostu szlak musi być zwolniony, tak, na tej zasadzie. Wiadomo, że nie wolno wyprawiać pociągów w momencie, gdy szlak jest zajęty przez ten pociąg bocznicowy. Dopóki on nie zjedzie na bocznicę, nie wolno dalej pociągów wyprawiać, tak? Także tutaj sposób komunikacji, sposób potwierdzenia przyjazdu jest ustalany w regulaminie tutaj obsługi bocznicy. Jazda pociągu z lokomotywą popychającą, i to jest kolejny przykład, Szanowni Państwo, kiedy stosuje się telefoniczne zapowiadanie pociągów. Oczywiście o popychu sobie powiemy. Mogę Wam tylko powiedzieć, że lokomotywy popychającej używa się w ruchu towarowym. Czasami, żeby tutaj popchnąć jakiś towarek, który nam tutaj nie może się wciągnąć. W tej sytuacji też stosujemy telefoniczne zapowiadanie pociągów, ponieważ słuchajcie, lokomotywa popychająca po popychu albo może zjechać na stację wyprawienia, albo może zjechać z pociągiem do następnego posterunku. Różnie w tej sytuacji bywa. O popychu sobie jeszcze konkretnie powiemy. Kolejny przykład: jazda pociągu pomocniczego nie oddziałującego na urządzenia SRK. No to w tej sytuacji słuchajcie, on nie będzie nam na przykład zwalniał przebiegów, on nie zwolni nam zastawki, może tutaj nie wygasić semafora. Różnie bywa, tak? Może tutaj nie oddziaływać na urządzenia SSP. Ogólnie pociągi pomocnicze, które nie oddziałują na urządzenia SRK. To wiadomo, że w tej sytuacji stosujemy telefoniczne zapowiadanie pociągów, tak? Czyli ustne też oznajmienie odjazdu, potwierdzenie przyjazdu, z tego względu, że nie można tu ufać urządzeniom, z tego względu, że może taki pociąg nie oddziaływać na urządzenia SRK. Ok, Szanowni Państwo, myślę, że z takich najważniejszych rzeczy sobie powiedzieliśmy, tak, kiedy się stosuje telefoniczne zapowiadanie pociągów. Oczywiście ich jest więcej, ale ja wybrałem takie najpopularniejsze. Czyli wiemy, słuchajcie, kiedy się stosuje telefoniczne zapowiadanie pociągów. To teraz słuchajcie, kiedy się wprowadza telefoniczne zapowiadanie pociągów. Oczywiście przypominam, aby wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. No co, to musi oczywiście być blokada liniowa, tak? Ale kiedy wprowadzamy telefoniczne zapowiadanie pociągów, to już blokada przestaje być podstawą do prowadzenia tutaj ruchu kolejowego, tak? W tej sytuacji podstawą do prowadzenia ruchu będzie właśnie telefoniczne zapowiadanie pociągów. Ok, kiedy się wprowadza? Przede wszystkim blokada nie działa prawidłowo, czyli nie można ufać blokadzie z tego względu, że ona się popsuła. Można powiedzieć, o, tutaj się poprawię, zausterkowała z tego względu, że psucie to jest tutaj, jak to pan pamiętam na studiach, pewien wykładowca, psucie się to jest pewien tutaj długotrwały zabieg, a tutaj blokada liniowa może zausterkować. Okej, okay, taka mała anegdota życiowa. Słuchajcie, blokada nie działa prawidłowo. Brak zablokowania bloku początkowego. Niezwolnienie zastawki nad blokiem końcowym. Na SBL-ce zajętość, nie wiem, 3-4 odstępów. Oczywiście mówimy o fałszywej zajętości bez udziału taboru. No to blokada nie może być podstawą do prowadzenia ruchu kolejowego, więc w tej sytuacji musimy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. I pomimo, że blokada liniowa jest, ona nie działa, to nie może być podstawą do prowadzenia ruchu kolejowego. I oczywiście tutaj wprowadzamy odpowiedni zapis do odpowiedniej dokumentacji. Ok, kolejny przykład. Na semaforze wyjazdowym, odstępowym, wjazdowym, na posterunku, odgałęźnym, bez semafora wyjazdowego nie można nastawić sygnału zezwalającego, czyli wyjazd nie odbędzie się na sygnał zezwalający, więc wiadomo, że albo na sygnał zastępczy, albo na rozkaz pisemny. Jest tu gwiazdeczka z tego względu, że oczywiście to nie dotyczy blokady
samoczynnej, tak zwanej esbelki, bo wiemy o tyle, esbelka jest fajna, że wyjazd na esbelkę, na sygnał zastępczy bądź rozkaz pisemny nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. Telefony trzeba wprowadzić w przypadku wyjazdu na szlak wyposażony w półsamoczynną, inaczej mówiąc, jednoodstępową blokadę liniową. W przypadku właśnie esbelki, odcinki esbelki wykazują zajętość, semafory esbelki wskazują czerwone światło. Powiedziałem Wam oczywiście na esbelce, kiedy się wprowadza konkretnie telefoniczne zapowiadanie pociągów. I tutaj też musimy wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów, bo blokada liniowa nie działa prawidłowo, tak? Odcinki same wykazują zajętość lub semafory esbelki wskazują światło czerwone, czyli sygnał S1. Nie można nastawić sygnału stój na semaforze. Czy to na semaforze wyjazdowym, czy wjazdowym, bez względu jaka blokada liniowa, to w tej sytuacji trzeba wprowadzić telefoniczne zapowiadanie pociągów. Kolejny przykład, wyjazd z toru bez semafora wyjazdowego, czyli wiadomo, jeżeli nie ma semafora wyjazdowego, to wyjazd odbędzie się na przykład na rozkaz pisemny albo R305, albo R306, w zależności oczywiście, czy jedziemy na tor prawy, czy jedziemy na tor lewy. No i w tej sytuacji, szanowni Państwo, znowu gwiazdeczka, ponieważ poprzednio, co powiedziałem parę minut temu, wyjazd na samoczynną blokadę liniową na rozkaz pisemny nie wiąże się z koniecznością wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. Ten przykład dotyczy tylko półsamoczynnej blokady liniowej. Na przykład, słuchajcie, kolejny przykład, prowadzone są roboty w urządzeniach SRK. Na przykład, słuchajcie, automatyk tutaj przyszedł do nas i zażądał jakiejś konserwacji albo robót w urządzeniach SRK i z racji, że jego konserwacja bądź roboty w tych urządzeniach SRK mogą zakłócać działanie blokady liniowej, to na wszelki wypadek on zażądał wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów. Oczywiście, gdy blokada działa, jak najbardziej można ją obsłużyć, ale po wprowadzeniu telefonicznego zapowiadania pociągów nie może być ona podstawą do prowadzenia ruchu kolejowego. Także tak to jest. I ostatni przykład. Brak plomb lub zamknięć w urządzeniach SRK. To się głównie tyczy na nastawniach wykonawczych, tam gdzie mamy tutaj co najmniej dwa okręgi nastawcze na danej stacji, czyli tutaj nastawnia dysponująca i nastawnia wykonawcza. To oczywiście, jak będę omawiał blokadę stacyjną, to konkretnie powiemy sobie, jakich tam plomb, jakich zamknięć nie ma, nie będzie, co powoduje właśnie wprowadzenie telefonicznego zapowiadania pociągów. Ok, słuchajcie, myślę, że już teraz będziecie wiedzieć konkretnie, kiedy się stosuje, kiedy się wprowadza i będziecie wiedzieć, co w tym przypadku robić, tak? Dodatkowo, oczywiście, to jest telefonogram, bo w pierwszej części powiedziałem Wam, że w przypadku wprowadzenia telefonicznego zapowiadania pociągów jest na to telefonogram konkretny tutaj. I druga sprawa, jego się wprowadza oczywiście do konkretnej dokumentacji, na przykład właśnie do dziennika ruchu R146. Więc tutaj trzeba wnieść odpowiedni zapis, co w porównaniu do stosowania telefonicznego zapowiadania pociągów trzeba zrobić, bo przy stosowaniu telefonów wiadomo, że nie trzeba. Robimy to samo, tylko że tam wiadomo, żądamy pozwolenie, ktoś nam daje pozwolenie, oznajmiamy odjazd i potwierdzamy przyjazd. Wszystko w sposób ustny. Słuchajcie, jeżeli nadal coś będzie niejasne, coś macie wątpliwości, śmiało pisać w komentarzach. Oczywiście, jak najbardziej, na każdy wiecie dobrze, że odpowiadam, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś pytania czy wątpliwości, również jeżeli nikt publicznie, proszę na maila, na Facebooku, nie ma żadnego problemu, tak? Ok, i korzystając jeszcze z okazji, bo ostatnio koleżanka się obraziła, że ją z imienia nie pozdrowiłem,
To pozdrawiam koleżankę Katarzynę, która się szkoli na dyżurną. Także mam nadzieję, że tutaj już będzie wiedziała, ponieważ ona była jedną z tych czterech bądź pięciu osób, które właśnie chciało się konkretnie dowiedzieć, czym się stosuje, różnica pomiędzy stosowaniem a wprowadzeniem telefonicznego zapowiadania pociągów. Także mam nadzieję, że chociaż ona jedna obejrzy od początku do końca ten filmik. Także ja dziękuję serdecznie. W kolejnym materiale niespodzianka. Wybierzemy się w teren i pokażę Wam, jak działa w praktyce pewien sygnalizator, ale nie będę zdradzał, który. Niech to będzie niespodzianka. Także dziękuję serdecznie i do usłyszenia.